punktach, żeby było rozwiązane. W Starym Testamencie mamy czterech wielkich proroków. 12 mniejszych proroków. Prorok, definicja, usta Pana Boga, mówi coś od Niego, komunikuje wolą Bożą, wolę Bożą. Zazwyczaj wtedy, kiedy ludzie przestali słuchać Pana Boga. Przypomina. Nastaje w porę i nie w porę, czy to się komuś podoba, czy nie. Generalnie za to odbywa, bardzo często. Ale to życie traci. Dzisiaj w pierwszym czytaniu przemówił do nas jeden z wielkich proroków Starego Testamentu, Izajasz. Jego imię z języka hebrajskiego należało przetłumaczyć Jahwe jest zbawieniem, czyli ratunkiem. Jahwe, czyli Bóg, który się objawia w historii. W jego imieniu zawarta jest zatem podpowiedź. Bóg jest na naszym ratunkiem. Kiedy został powołany na urząd proroka, nie był starszy od was. Mówią, że miał 20 lat. Powołanie do bycia prorokiem otrzymał będąc w świątyni. Nie podczas spaceru. Nie podczas odpoczynku, nie podczas zabawy, ale podczas pobytu w świątyni. Ta wizja Pana Boga z Jego powołania jest piękna i tłumaczy dużo rzeczy o Kościele. Choć Bóg jest w świątyni, to świątynia Go nie obejmuje. Więc jest wszędzie. Ale czeka na co w świątyni. Wyobraźcie sobie, że 20-latek jest powołany do tego, żeby pójść upominać tych, którzy żyją, jakby Boga nie było. Prawdopodobieństwo, że Go posłuchają, jest mizerne. Co ty wiesz o życiu zwykłym? Ile masz lat? 20. Co ty wiesz? Ja to już przeżyłem. 60. Wojnę pamiętam. Komunę pamiętam. A ty? Więc to nie musi iść w parze. Wiara, pobożność z upływem czasu. Mówimy dzisiaj o Słowie Bożym. Izajasz, może jeszcze tyle dopowiem, pochodził z dobrego domu. Dzisiaj słyszeliście dwóch, wysłuchaliście dwóch świadectw, możecie sobie myśleć, w jednym to był alkohol, w drugim był alkohol, bieda, sierota. Mamy dobre rodziny. Izajasz był z dobrego domu, dobrze wykształcony, bardzo dobrze wykształcony, jak na tamte czasy. A mimo wszystko był przykład Bogu, więc wcale bieda, dramaty życiowe nie wrzucają wyłącznie ludzi w ręce Pana Boga. Można być z dobrego domu, można mieć wszystko, staranne wykształcenie, perspektywy i być przy Panu Bogu. I zaraz miał żonę. Miał żonę i miał dwóch synów. I w imionach tych synów jest trochę podpowiedź. Co się stanie, kiedy my przestaniemy Pana Boga słuchać? W ogóle Pismo Święte ma to do siebie, że warto je czytać już wspomniałem, z zrozumieniem, nawet w takich niuansach. Są takie fajne refleksje, że przemawiamy. Jednego syna nazwał Mahershala Hashbasa. Powtórzyć proszę. Mahershala Hashbasa. Z języka hebrajskiego na polski można przetłumaczyć to imię. Rychły łup, szybka zdobycz. Jak się przestanie Pana Boga słuchać, będzie się żyło tak, jakby Go nie było, to rychły łup, szybka zdobycz. Bo potem Pan do celu będzie można nie mieć. Nic mnie nie zatrzyma. Ignoruję przykazania, jest Bogiem, ustalam zasady gry. Rychły łup, szybka zdobycz. A drugiego syna nazwał Szemariaszu. A reszta się nawróci, jak zobaczył upadek. To imiona dwóch synów. Podpowiedź dla nas, co się stanie, jak będziemy żyli, jakby Pana Boga nie było, będziemy ignorowali Jego słowo. Do czego mamy prawo, bo jesteśmy wolni? Być może szybki łup, łatwa zdobycz. A później klęska i ktoś patrząc na nas, nawróci się. Tylko wiecie, na czym problem polega? Wyobraźcie sobie, że macie współmałżonkę, albo macie osobę, którą kochacie, albo wyobraźcie sobie osobę z waszego domu, mamę, tatę, nie wiem, bratę, siostrę. Bo tak mówi Ewangelia z jednego łoża,
Więc w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu Pan Bóg nam przypomina, tak, jesteście wolni, tak, możecie wybierać jak chcecie, pamiętajcie o konsekwencjach, to nie jest kara. To jest konsekwencja. Ja to często tłumaczę tak, nie wiem, groteskowo, infantylnie, że Pan Bóg nie każe w następujący sposób. Wyobraźcie sobie wielkie ognisko, rozpalone, przed nim stojący komunikat w zrozumiałym dla was języku. Nie wkładaj ręki do ognia, bo się poparzysz. Podchodzi, załóżmy, Pan Jan, czyta i mówi, ja się poparzę? No, na pewno się nie poparzę. Wkłada rękę i co? I się poparzę. Bo ogień nie ma się wszystkich. I wyobraźcie sobie, że Jan krzyczy wtedy, ogniu, dlaczego mnie ukarałeś? Ogień ukarał Jana, czy jego głupota? Komunikat był czytelny, nie wkładaj, bo się poparzysz. Zignorowałeś komunikat, nie oskarżaj ognia. Pan nam swoje słowo daje, to jest lojalne wobec nas, ostrzega, że się poparzymy. Ogień może być bardzo bolesny. I nie możemy oskarżać Pana Boga o to, że nas poparzył ogień, bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy się poparzyli, dlatego nas przestrzega. Na różne możliwe sposoby. Rekolekcje są jednym z motywów. Z jedną z okazji. Co jest najważniejsze w tym okresie, który rozpoczęliśmy tydzień temu w Środę Popielcową? Właśnie z proroctwa Izajasza, ja będę cytował z pamięci, więc mogą być małe uchybienia, ale w 64 rozdziale Izajasz płacze. Mówiąc, wszystkie nasze dobre czyny w oczach Pana Boga, jak skrwawiona szmata. Książę na katechezie, sam papież mówił, post modlitwa i jałmużna, na dobre uczynki, czyńcie, nawracajcie się. I to jest dobre, ale to nie oddaje istoty tego, czego od nas oczekuje Pan Bóg. Wszystkie nasze dobre czyny, mówi prorok Izajasz, jak skrwawiona szmata, w fugacie, jak u babujka, w łacinie, quasi pennus menstruate. Może będę wulgarny, ale cytuję dosłownie, czy tłumaczę dosłownie, skrwawiona ścierka, ale krew menstruata, to kojarzą kobiety to określenie, więc tego typu krew wyrzucona z organizmu, czyniąca człowieka nieczystym, którą się ukrywa, to nie jest świeża krew z rany. Wszystkie nasze dobre uczynki, pobożne gesty, posty i obłożne, niewiele znaczy, mniej niż ta skrwawiona ściera. Co dalej mówi zatem Izajasz, jest ważne za tym oczem Pana Boga. Pan płacze, powtórzę. Nikt się nie obudził, by się chwycić Ciebie. Co jest ważniejsze od tych naszych dobrych, różnych rzeczy? Chwycić się Pana Boga. Obudzić się wcześniej. Chwycić się, jak rzekł się do Boga. Widzieliście kiedyś psa, który ma na ogonie, że Pan cieszy się, nie? Mam broszkę. Chcę zrzucić tego rzepa, bo jest mu niewygodny. Chwycić się Pana Boga, pomimo tego, że jest nam niewygodny w czynieniu naszych pomysłów na życie. Przeszkadza nam z tym swoim słowem. Ale tak się chwycić, że choć niewygodny, to się nie puścić. I tutaj mógłbym mówić godzinami, co znaczy chwycić się od najprostszych rzeczy. Chwyć się modlitwy. Tak, bo często przypominamy, dedykujemy, zachęcamy. Odmawiana jest różańca. Chwyć się różańca, czy to będzie koronka, czy to będzie różaniec. Historię przepiękne jednej i drugiej modlitwy. Może kiedyś o niej powiem ciut więcej. Chwycić się Kościoła, choć on niewygodny. A w Kościele nie ksiądz, nie biskup, nie papież, nie kuchar, nie proboszcz. Chrystus powiedział wasz ksiądz na początku liturgii w sakramentach. To jest tego, kto
poza tym miejscem nie znajdziemy. Jakbyśmy wierzyli, że jest Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie, nikt by stąd nie wychodził, byśmy tu chcieli siedzieć. Przyznam się Wam, że jestem teraz na etapie też remontu w kaplicy więziennej na Zamku. Kaplica istnieje od 26 lat. Kryminał ma 113. Dostałem pomieszczenie, w którym był kiedyś magazyn brudnej odzieży. Odwszamiano tę odzież. Vis-a-vis była cela, w której wieszano ludzi z zabawy. Dokonywano rezygnacji. Przez 113 lat istnienia kryminału nie było kaplicy, jeszcze 26 lat. Nie było tam Najświętszego Sakramentu na stałe. Nie miałem pozwolenia na tabernakę. I w tym roku montuję tabernakę. Kapelan się zmieni. Proboszcz się zmieni. Papież się zmieni. Adekwatnym określeniem nas wszystkich mówiących jest to, co mówił o sobie Jan Chrzciciel. Jestem głosem. Głos przeminie. Słowo jest wieczne. Słowo stało się ciałem. Wierzę w to, że Pan Jezus oddziałuje, będąc pośród nas w tej eucharystycznej postaci. Możemy nie mieć pomysłu, możemy nie mieć siły, mocy przebicia, a Pan Bóg swoje zrobi, jeżeli otworzymy przed nim serce. Zatrzymamy się na chwilę. Na marginesie polecam inną książeczkę, już nie napisaną przez więźnia, krótka. Istnieje inny świat. Napisał ją André Frossard, myśliciel francuski, wychowany w ateistycznej rodzinie, który kpił z kościoła. I pewnego dnia szedł, było gorąco, po paryskiej ulicy i wszedł, żeby się obłodzić w kościele, którego drzwi było otwarte. Akurat było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Usiadł sobie w ławce, on opisuje to. Zaczął się zbijać starszych kobiet, które się modliły, adorując Chrystusa. Ale bał odsunął się z całym depozytem wiary, której świadectwo podaje dzisiaj i głęboką wiarą, że Jezus jest w Eucharystii. Nigdy go nie nawrócił. Po prostu wszedł, bo było gorąco. A Pan Bóg wypełnił całe jego życie, bo się zatrzymał. Nawet kmiąc, jak ważne jest, by tu wejść, nie? Nawet jak się nie ma takich szlachetnych intencji. I sobie uświadomić, do kogo przyszedł, po co przyszedł. Głos przeminie, co roku macie inny. Donośny, mniej donośny, fajny, niefajny. A słowo jest to samo. Mało tego, nadzieję na wyciągnięcie ręki. Czytać. Jako jeszcze jedną taką rzecz mogę podpowiedzieć. Zrobiłem to kiedyś w kryminale i zrobiłem to jeszcze wcześniej w duszpasterstwie młodzieżowym. Przepisaliśmy całe pismo się ręcznie. Mało tego, nad Lednicą kiedyś była taka liturgia poprzedzona długimi przygotowaniami. Przepiszcie Pismo Święte. Niektórzy piszą ściągi, nie pochwalam, ale niektórzy się tłumaczą w taki sposób, kiedy piszę, więcej zapamiętam. Nawet mogę z niej nie korzystać. Daje mi poczucie jakiejś pewności. Ale pisząc, zapamiętuję inaczej, niż gdybym tylko czytał. Jest coś w tym, bo powiem Wam, że tak po ludzku rzecz biorąc, bardzo wielu młodych ludzi, którzy przepisywali Pismo Święte, a czyniliśmy to na początku Adwentu. Było takie nabożeństwo, przepisywaliśmy 24 godziny na dobę. Miałem swoją wspólnotę, wyjechaliśmy na takie trzydniowe rekolekcje, jedno pomieszczenie było a drugie było samotnie. Ty i on. Ciągnęliśmy losy, kto w jakiej kolejności wchodzi. Każdy miał pół godziny na przepisywanie Słowa Bożego. Innym razem, kiedy było więcej ludzi, kwadrans. Czyli to nie ja wybierałem z tych fragment, ja będę przepisywał, tylko został mi wylosowany po wcześniejszej modlitwie. I powiem Wam, jako takie krótkie świadectwo, wychodziła młodzież i dawała na masie świadectwo. Że księdza powiedział do mnie Pan, powiedział to, co chyba powinienem usłyszeć. Jednego przestrzegł, drugiego upomniał, trzeciego
Bożym na duchu, dokładnie mówił to, co pewnie wypadałoby nam przeżyć, a wcześniej mieliśmy zamknięte uszy i serce. I to było takie wymodlone Pismo Święte i czytaliśmy Pismo Święte napisane przez Święte. Tak zresztą kiedyś przekazywano Słowo Boże. A w więzieniu tak kiedyś jako lekcja wyglądała. Przyjechały do mnie relikwie księdza Jerzego Popiełuszki, tak sobie pomyślałem. W relikwiach zamordowany na ołtarzu Pismo Święte do przepisywania przez mordercę. Niech sobie pogadają. Nic ksiądz nie mówił, tylko czytali Pismo Święte przepisując. Przepisywali czytając. W asyście męczennika. Bardzo mocno wypowiedzi. Bo Bóg mówi ze swojego słowa to, co dzisiaj odpowiedział przez Izajasza. Żywe i skuteczne, jak rosa na wodę i dopiero wraca do nieba. Pewnie jest w waszym życiu. Na półce może było. Czasami może być to bardzo niewygodne nam słowo dzisiaj słyszeć Ewangelię o Ojcze Nasz, o modlitwie, której nauczył nas Pan Bóg. W głównym ołtarzu teraz w swojej kaplicy nad tabernakulum umieszczam krzyż, taki surowy, z surowego drewna, z sękami, popękany. Na przedłużonym ramieniu będzie napis Akeda z języka hebrajskiego, zwiął się niemocno. Dotychczas miałem na tym krzyżu napis Eloi, Eloi, lema sabachthani. Boże, mój Boże, czemu się nie opuści? Bo więźniowie często myślą, że jak trafiają do kryminału, to Bóg ich opuszcza. Dzisiaj już wiedzą, Tomek dał o tym świadectwo, że nie opuści. Dopuścił takie zdarzenie, żeby udowodnić miłość i uratować. A teraz chodzi o to, żeby związać nas mocno ze sobą, nawet kiedy się nie chce. Zresztą, no właśnie w modlitwie Ojcze Nasz te słowa są. Bądź wola Twoja, tak? Jako w niebie, tak i w moim życiu. Czyli zwiąż mnie, bo ja czasami chciałbym swoją wolę, a deklaruję, że chcę Twojej woli. Przepiękna historia, która będzie odczytana w pierwszym czytaniu w najbliższą niedzielę. Izaak i Abraham, jak idą na górę Moria. Kojarzycie ten fragment biblijny. Stąd pochodzi ta akeda, czyli zwiąż mnie mocno. Jest taka żydowska haggada, czyli opowieść pozabiblijna, która ma swoje źródło w Biblii. Jest analogiczna do historii biblijnej, ale my znamy z Biblii historię opowiedzianą z perspektywy Abrahama, która mnie rozwala na kawałki, jak ją analizuję. A Żydzi opowiadają tę historię z perspektywy Izaaka. Izaak, niektórzy mówią, miał 13 lat. Tak zwana u Żydów bar mitzwa. Bar mitzwa to okres, kiedy młody chłopak odchodzi spod wychowania, spod skrzydeł mamy i zajmuje się nim tata. Bar mitzwa z języka hebrajskiego mógłby się przetłumaczyć syn przykazań. Od tej pory masz przykazania strzec, wprowadzać w swoje życie, pilnować, przestałeś być dzieckiem. No ale to dziecko, 13 lat. I Żydzi w tej Haggadzie opowiadają, że idą obydwaj na górę Moria i ten 13-latek pyta tatę, tato, no w zwyczaju naszym żydowskim jest składać Bogu ofiarę. Były trzy rodzaje ofiar z płodów ziemi i dwa rodzaje krwawej. Ofiara dowolna i ofiara konieczna. My mamy złożyć ofiarę obowiązkową, ale nic nie niesiemy na ten górę. Na marginesie tylko dopowiem, bo to przejmująca historia, Góra Moria to część wzgórza świątynnego, czyli część Kalwarii, czyli część Golgoty, czyli miejsce, na którym umarł Jezus. I Abraham miałby powiedzieć wtedy do swojego małoletniego syna, nie mamy żadnej ofiary, bo Bóg zażądał Ciebie, tak mam Ciebie złożyć w ofierze. Nie było nigdy w historii świata takiego absurdu, żeby tata mordował nożem dziecko. A później palił wypowiedział. Co powiedział Izaak, tak na Haggada dopowiada. Zwiąż mnie mocno, tato. Oni cię bardzo czuję nazywają. Nie ma ojcze.
zwiążnie baranka skłonanego na rzeź. Widzieliście kiedyś zdjęcie, jak ułowiono księdza Popiełuszkę? On był tak związany, wężem na tyle. Mosad wykorzystuje ten wężem do mordowania ludzi. Wiąże się ręce z nogami i nakłada pętlę na głowę. Jeżeli człowiek od tyłu, bo jest przegięty w nienaturalny sposób, próbuje się prostować, zaciska pętlę na szyi. Zwiąż mnie mocno, też chcę pełnić wolę Pana Boga. Dramat ojca, dramat syna. Mówimy o ogromnej wierze Abrahama, który nie zwątpił, bo o tej historii opowiada się długo, jest przepiękny. Słuchajcie fragmentów w niedzielę. Ale jaka wiara tego mało lata. Pozwala się zabić, choć to nie było zwyczajem. I w tym momencie pojawia się anioł i mówi: przeszedłeś swoją próbę. W zaroślach jest baranek, jego słuszcie powierz. W zaroślach jest Jezus, który został żoną zamordowaną. Dlatego ja sobie ciągle to przypominam. I modlę się takimi słowami. Zwiąż mnie mocno, bo ja mam czasami ochotę na co innego. Czy miałem wielką ochotę do Was przyjechać? Zgadnijcie. Lubię Was strasznie, tak. Żartuję, lubię Was bardziej. Ale nie miałem ochoty. Wczoraj szedłem w Lublinie w szpitalu. Przerwana rehabilitacja, przerwana hospitalizacja na pewnym etapie. Zwiąż mnie mocno. Czy ja mogę powiedzieć? No ja bym chciał inaczej, ale jestem wierzący, czy nie? Puentuję bajkę. W Jarosławiu był bardzo bogaty człowiek. Miał piękny dom, świeżo wybudowany. Pewnego dnia do tego człowieka przyszedł Pan i powiedział: sprzedaj mi dom dla mojego syna. Chcę kupić dom dla mojego syna. A mężczyzna mówi: Panie Boże, no wierzę w Ciebie, ale nie sprzedam Ci domu, dlatego że niedawno sam tu zamieszkałem z moją rodziną. Jeszcze się tym domem nie nacieszyłem. Rozumiem, że jesteś w potrzebie, dlatego mam propozycję. Obok domu mam piękną altanę. Altanę Ci sprzedam. Pan Bóg mówi: no dobrze, kupię altanę, wypłacił kasę, ale pozwól, że zamieszkam w tej altanie 3 dni na próbę, zanim mój syn zamieszka w niej. Sprawdzę, czy to dobre logo dla mojego syna. Bardzo go kocham. Mężczyzna się zgodził, Pan Bóg po 3 dniach wraca i mówi: z całym szacunkiem gospodarzu, ale to jest zbyt liche miejsce dla mojego syna. Wiatr też zacina, mokro. Masz piękny i duży dom. Odsprzedaj mi choćby jeden pokój w tym domu, żeby było ciepło, sucho. Pokój dla mojego syna. Dobrze zapłacę. Mężczyzna myśli: w sumie mam tyle pokoi, nie ze wszystkich korzystam. Pan Bóg dobrze płaci. Sprzedam pokój. A Pan Bóg dalej mówi: 3 dni zamieszkam na próbę. Czy to wystarczająco rok? Po 3 dniach przyjdę i Ci powiem. Po 3 dniach wraca i znowu mówi: to nie jest zbyt dobre miejsce. Nie jest wystarczająco rok mieszkania dla mojego syna. Mówi: syn jest godny czegoś lepszego. Zauważyłem, mieszkając przez 3 dni w tym pokoju, że masz poddasze niezamieszkane. Odsprzedaj mi poddasze. Nic tam nie trzymasz. Chłop szybko przeliczył, myśli: kurczę, za altanę dostałem, za pokój dostałem, za altanę, bo powiem, będę miał na drugi dom. Dobrze, Panie Boże. Biznes jest biznes, nie? Ale 3 dni na próbę zamierzam. Po 3 dniach Pan wraca i mówi: jestem bardzo uparty. Mój syn jest godny lepszego miejsca. Sprzedaj mi dom. Zapłacę Ci tyle, ile zechcesz. Nawet 100 kroć tego, ile jest wart. Mężczyzna mówi: a Pan Bóg się w sumie nie odmawia. Tyle pieniędzy. Jaki sobie dom wybuduje. Do militaru Pan Bóg oddał kasę. Mężczyzna oddał Panu Bogu klucz.
tylko warto czasami go